Niniejszy film jest o psychopatycznym, wypaczonym mentacie służącemu rodowi Harkonnenów, czyli o Peterze de Vries. Choć doprowadzał swojego pana Władimira Harkonnena do szału, jego mentackie umiejętności w połączeniu z sadystycznymi obsesjami sprawiły, że był nieocenionym doradcą i asasynem na dworze rodu Harkonnenów. Można wręcz rzec, że był on przeciwieństwem prawego i honorowego Tufira Hawata, mentata i mistrza asasynów rodu Atrydów. On jednak z kolei był całkowitym przeciwieństwem prawości i honoru i hołdował okrutnym i sadystycznym cechom rodu Harkonnenów, również jako mentat i asasyn. Jaka była historia Petera de Vries? Co oznacza, że był on wypaczonym mentatem? Jak zginął? Odpowiedzi na te oraz inne pytania znajdziecie w niniejszym materiale. Tradycyjnie już chciałbym podziękować wszystkim wspierającym mój kanał, ponieważ dzięki Wam mogę rozwijać swój projekt i dokładacie swoją cegiełkę do jego budowy. Jeśli chcielibyście dołączyć do tego grona, zapraszam do opisu filmu. Ostrzegam rzecz jasna przed spoilerami i jeśli nadal chcecie poznać historię Petera de Vries, zapraszam do oglądania. Nie wiemy tak naprawdę, kiedy urodził się Peter de Vries, ale wiemy, że gdy miał 5 lat, był świadkiem, jak jego matka spadła z balkonu i zginęła na jego oczach. Z pewnością to traumatyczne wydarzenie miało wpływ na przyszłość młodego mężczyzny. Zapewne, jak inni kandydaci na mentatów, już od najmłodszych lat przechodził specjalny trening i uwarunkowanie, które miało sprawić, że Peter stanie się jednym z nich. Duża część kandydatów nie kończyła swojego szkolenia ze względu na skazy umysłowe, które uniemożliwiały bezstronnego analizowania i kalkulowania czystych danych i informacji, i nazywani oni byli nieudanymi mentatami. Prawdopodobnie jednym z nich stał się Peter de Vries, ponieważ miał obsesję na punkcie zadawania bólu i cierpienia innym. Dzięki temu stał się również skutecznym asasynem, który wynalazł wiele nieznanych dotąd metod i sposobów tortur i zabierania życia. Cechy te sprawiły, że był idealnym kandydatem na głównego doradcę samego barona Władimira Harkonnena, który również słynął z psychopatycznych i sadystycznych skłonności i zamiłowania do okrucieństwa. Wygląd fizyczny Petera de Vriesa był całkowitym przeciwieństwem jego cech charakteru. Gdy dorósł, był niskim i szczupłym mężczyzną, o słabej tężyźnie fizycznej. Rysy jego twarzy były delikatne, wręcz zniewieściałe. Mogłoby się wydawać, że nie stanowi on żadnego zagrożenia w rzeczywistości. Był on jednak jednym z najbardziej niebezpiecznych ludzi w galaktyce. Szybko uzależnił się od dużych dawek przyprawy z Arrakis, przez co jego oczy stały się niebieskie, podobne jak u tubylczych plemion Fremenów z Diuny. Zaś jego usta i skóra wokół nich była czerwonosina przez spożywanie innego narkotyku, czyli soku z Safo, który trzykrotnie wzmacniał możliwości umysłowe, dlatego korzystali z niego mentaci. O Peterze mogliśmy usłyszeć po raz pierwszy, gdy największy rywal i konkurent technokratycznego rodu Vernius z X, czyli ród Richese, wynalazł technologię pozaprzestrzenną, która uniemożliwiała wykrycie przez instrumenty, jak i jasnowidzów, dając praktycznie niewidzialność. Ten uczobyn, wynalazca tej technologii, podzielił się swoim odkryciem tylko z baronem Władimirem Harkonnenem, który zlecił budowę pierwszej komnaty pozaprzestrzennej na Giedi Prime, a następnie zlecił zabójstwo czobyna, Peterowi de Vries, aby technologia ta nie została wykorzystana przez innych, dając wielką przewagę rodowi Harkonnenów. Przez kolejne 19 lat mentat służył Harkonnenom w ich intrygach i zdobywaniu pozycji w Landsradzie, jak i w oczach imperatora Shaddama IV Corino, aż do momentu, gdy odkrył, że przebywająca w pałacu na Kajtainie Lady Jessica, konkubina księcia Leto z rodu Atrydów, znienawidzonego przez ponad 10 tysięcy lat przez Harkonnenów, zaczęła rodzić. Wbrew rozkazowi zakonu Bene Gesserit, którego akolitką była Jessica, urodziła ona chłopca zamiast dziewczynki, co spowodowało ogromne zamieszanie w jego szeregach. Ówczesna żona imperatora Shaddama, Anirula Corrino, była matką wielebną Bene Gesserit, ale posiadała też inną, bardzo ważną funkcję w zgromadzeniu żeńskim. Miała ona ukrytą rangę, o której wiedziała tylko matka przełożona zakonu, mianowicie była kwisatz matką. Dzięki możliwości jasnowidzenia i wglądu do innej pamięci, zadaniem kwisatz matki było budowanie drzew genealogicznych kandydatów na kwisatz Haderach, jednym słowem,
Miała ona planować łączenie poszczególnych ludzi w pary, aby ich potomstwo mogło zostać potencjalnym wybrańcem. W międzyczasie, przebrany za oficera Sardaukarów, Peter porwał niemowlę Jessiki i Leta w celu zażądania za niego okupu. Jednak powstrzymała go sama Anirula. Gdy doszło do walki, kobieta była o krok od zadania śmiertelnego ciosu nieudanemu mentatowi, jednak wpadła w trans innej pamięci, z którego dowiedziała się, że Pol Atryda jest kwisatz Haderach, który urodził się o pokolenie za wcześnie. Moment ten wykorzystał Peter, zabijając imperatorową, ale następnie ginie z ręki Gaius Helen Mohiam, która była de facto babcią małego Atrydy i zwróciła niemowlę rodzicom, nieświadoma, że trzymała w rękach dziecko, na które zakon żeński czekał od 10 tysięcy lat. Shaddam nie dokonał zemsty na Harkonnenach, ponieważ sam chciał się pozbyć żony, która, jak się domyślał, celowo nie dała mu męskiego potomka, a problem ten rozwiązał się sam. Nie był to jednak koniec Petera de Vriesa, a dopiero początek. Mohiam, która miała trudne przeżycia z baronem Harkonnenem, z satysfakcją odesłała mu ciało jego niezastąpionego mentata. Wściekły Władimir zamówił u Bennet Lilax, mistrzów inżynierii genetycznej, wypaczonego mentata, czyli Gole, który oprócz mentackich umiejętności sztucznie zaprogramowanych przez swoich twórców, mógł posiadać inne, dowolne cechy dzięki procesowi wypaczania umysłu. O wypaczonych mentatach i procesie ich powstawania powstanie osobny film na tym kanale. Nowy, wypaczony mentat Władimira Harkonnena, ponieważ nie miał on pamięci prawdziwego Petera de Vriesa, okazał się jeszcze bardziej przydatny niż jego pierwowzór. Podobnie jak on, był całkowitym psychopatą i sadystą, którego, podobnie jak barona, nakręcały i motywowały nowe sposoby zadawania bólu i cierpienia ludziom, nie tylko fizycznie, ale przede wszystkim uwielbiał niszczyć ludzi psychicznie. Dzięki temu stał się on pionierem w wielu amoralnych sztukach i osiągnął on rzeczy, które wydawały się nieosiągalne. Jednym z pierwszych wynalazków Petera de Vries była tak zwana szczątkowa trucizna. Była ona całkowicie śmiertelna i nie było sposobu, by pozbyć się jej z ciała, ale można było podawać zatrutej osobie antidotum, które działało krótki czas i powstrzymywało osobę przed śmiercią. W ten sposób został otruty Tufir Hawat i zmuszony później do służby baronowi Harkonnenowi, który podawał mu odtrutkę w posiłkach. Największym sukcesem Petera w jego sadystycznych osiągnięciach, o ile można je tak nazwać, było złamanie imperialnego uwarunkowania Akademii Suka, doktora Yuego, który służył rodowi Atrydów i był jednym z najbardziej zaufanych ludzi księcia Atrydy. Od 10 tysięcy lat lekarze Akademii Suka byli uwarunkowywani psychicznie w taki sposób, że nie byli oni w stanie zadać bólu czy przemocy innym ludziom, sprawiając, że stawali się oni lekarzami, którym dobro człowieka było celem nadrzędnym. Nikomu dotychczas nie udało się złamać uwarunkowania, przez co uważane było za niemożliwe, jednak Peterowi sztuka ta udała się, choć on sam nie był do końca pewien, w jaki sposób. Wiadomo jedynie, że Peter razem z baronem Harkonnenem porwali żonę doktora Yue, Wannę Markus z Bene Gesserit, i poddali ją okrutnym torturom. W którymś momencie lekarz Atrydów pękł, choć sam Peter stwierdził, że porwanie i torturowanie jego żony to było za mało, żeby złamać uwarunkowanie. Być może zadziałał fakt, że de Vries zwodził Yuego, że jeśli będzie on wypełniał rozkazy szantażystów, uwolnią oni jego ukochaną żonę, choć faktycznie ona już nie żyła. Zdrada doktora Yuego była kluczowym aspektem innego życiowego osiągnięcia wypaczonego mentata, a mianowicie był on głównym architektem zniszczenia rodu Atrydów, z którym to ród Harkonnenów był śmiertelnie skonfliktowany przez ponad 10 tysięcy lat. Wydarzenia te zostały przedstawione w pierwszej powieści Dune'a, Franka Herberta oraz w filmowych adaptacjach, a na jego temat również powstanie osobny film. W skrócie, dzięki zdradzie Yuego, który wyłączył tarczę Holtzmana, umożliwiając atak artylerii i desant żołnierzy Harkonnenów i Sardaukarów, którzy prawie zniszczyli ród Atrydów. Ponadto odurzył księcia Leto narkotykiem i przyprowadził przed oblicze jego arcywroga, czyli Władimira Harkonnena, który chciał, żeby przed śmiercią głowa rodu Atrydów wiedziała, kto jest odpowiedzialny za zniszczenie jego rodu. Yue przewidział jednak, że jego żona najprawdopodobniej nie żyje, choć jak sam stwierdził, musiał spróbować wszystkiego, by ją uratować. Postanowił jednak się zemścić i zamienił zęba Leto z implantem wypełnionym trującym gazem, który Atryda miał rozgryźć,
aby uniknąć śmierci w męczarniach i zabić Władimira Harkonnena. Niestety, ale zamroczony narkotykiem książę nie rozpoznał, że to Peter de Vries, a nie baron, pochylił się nad nim i rozgryzł kapsułkę, zabijając wypaczonego mentata i poważnie raniąc Harkonnena. Władimir nie rozpaczał po ponownej stracie swojego mentata asasyna, ponieważ i tak chciał się go pozbyć. Stał się uciążliwy i niebezpieczny, a w zamian za zniszczenie rodu Atrydów zażądał Lady Jessica jako swoją nagrodę, a taka roszczeniowa postawa nie podobała się baronowi. Tufir Hawat, którego otruł trucizną, o której wspomniałem chwilę temu, zastąpił wypaczonego, sadystycznego Petera, choć ten zdawał sobie sprawę, że Tufir może spiskować przeciwko niemu. Peter de Vries był najcenniejszym doradcą barona Władimira i dzięki niemu pozornie udało się osiągnąć jeden z najważniejszych celów rodu Harkonnenów, czyli zniszczenie rodu Atrydów. Co prawda, sukces ten trwał zaledwie kilka lat, ponieważ Paul Atryda i jego matka Jessica przeżyli i co więcej, zemścili się niszcząc ród Harkonnenów, jak i obalając imperatorów z rodu Corino. Mimo wszystko, Peter, towarzysząc baronowi przez większość czasu jego panowania, pomógł mu we wszystkich najważniejszych intrygach i interesach, umacniając ród Harkonnenów na forum Landsradu oraz w oczach samego imperatora Padyszacha, Shaddama IV. Nie zmieniło to faktu, że baron postanowił zabić swojego wieloletniego mentata, ponieważ bał się go i czuł rosnące zagrożenie. Dziękuję za obejrzenie mojego filmu. Jeśli Ci się podobał, zasubskrybuj mój kanał, poleć go swoim znajomym i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi filmami o uniwersum Dune. I pamiętaj, przyprawa musi płynąć.